Siedziałaś twarzą w twarz, ale żeby to zrobić, to najpierw musiałaś zgrać kalendarze. Jak długo to trwało? <gry> Z żadną bohaterką y, naprawdę nie było tyle trudności, żeby, y, żeby dostać jakiś wolny slot. Więc mogę powiedzieć, że te starania trwały łącznie... Kilka ładnych lat potem dogadywanie szczegółów wiele, wiele miesięcy. Także no wiecie, Sofia jest prawdziwą gwiazdą. No w końcu ona bywa no u Jimmy'ego falona i randkuje z Willem Smithem, nie ja. Nie była przede wszystkim u ciebie. To jest, najważniejsze. jest z nami też Tomasz Jaworski, ekspert transformacji cyfrowej, specjalista w zakresie medycznego wykorzystania sztucznej inteligencji. Tomek, czy Sofia ma uczucia? No od razu z grubej Rury na początku. Myślę, że ona ma uczucia, że symuluje uczucia, bo tak została zaprogramowana. Ona rozpoznaje wyraz twarzy rozmówcy, z pewnym prawdopodobieństwem zgaduje, jakie to jest uczucie, które się maluje na twarzy, i odpowiada tak samo mimiką. Mhm. Mimiką, która za pomocą różnych cięgienek i specjalnej skóry no fajnie udaje naprawdę, że Sofia rzeczywiście te uczucia ma. Dobra, Martyna, tak uczciwie, bo ja oglądając to, zapowiadając ten, te, ten reportaż, a za chwilę będziemy zapowiadać cały Twój mm. materiał, który jest po Dzień Dobry TVN, miałem dziwne uczucie. Bo to jest wiesz, no jednak humanoidalność robota polega na tym, że on do złudzenia przypomina człowieka. Mm -hmm. Jak siedziałaś obok niej, czułaś się dziwnie. Oczywiście, że tak, bo to jest jednak niesamowite doświadczenie, szczególnie, że ona wyraża różne emocje. Nie powiedziałabym, może, że ich doświadcza, ale wyraża je. Więc miałam taki moment, że już któregoś dnia tego pobytu z nią zaczęłam że ją naprawdę lubię. tak? Czyli, czyli ona też wzbudziła we mnie pewne emocje. Zresztą dr Hanson i twórcy Sofii podkreślają, że właśnie dlatego ona nie ma włosów czyli ma tę przezroczystą czaszkę żebyśmy nie zapominali, że jednak nie mamy do czynienia z człowiekiem, tylko z robotem humanoidalnym. Natomiast. Ja bym chciała bardzo podkreślić, bo w ogóle wokół tego programu jest dużo kontrowersji. Ja czytam te wpisy u mnie na social mediach. Jak w ogóle można w programie Kobieta na Krańcu Świata jeden odcinek cały poświęcić robotowi? De facto robotce, bo ona została stworzona jako kobieta. Jako kobieta. Ja powiem tak. No w Polsce jest taka ostatnio moda, że nie widziałem, ale się wypowiem, więc powiem tak. Obejrzyjcie, bo naprawdę warto jest to zgłębić zgłębić w ogóle ten temat. I po co roboty humanoidalne zostały stworzone? Sofia jest ambasadorką sztucznej inteligencji, jest ambasadorką robotów humanoidalnych. Ona nie jest najnowocześniejsza, na pewno dzisiaj na świecie, to zgodzisz się z tym, ale jest na pewno najbardziej rozpoznawalna i pomaga nam się z tym oswoić. I tu chciałabym powiedzieć o wielkich perspektywach wykorzystania jednak robotów humanoidalnych w medycynie. Tomku. No właśnie, ja już od razu zdiagnozowałem też Martynę tutaj w kuluarach. Efekt Elizy to się nazywa. W 1966 wymyślono taki program, który naśladował psychoanalityka i ludzie obdarzali go uczuciami. To był program. Więc właśnie to się wydarzyło. program. Tak, to się wydarzyło Martynie z Sofią. E, można ją polubić, tak? Bo my jesteśmy relacyjni. I właśnie w medycynie wykorzystujemy roboty, zresztą Sofia została do tego też zaprojektowana przez doktora Davida Hansona. Żeby towarzyszyć ludziom wtedy, kiedy lekarz pielęgniarka by się znudził. Mhm. Mamy całą gamę takich schorzeń, gdzie dobrze jest rozmawiać z chorym, ale on opowiada takie rzeczy, że naprawdę trudno z nim wytrzymać. I tutaj robot nie znudzi się, uśmiechnie się, Powie jakieś dobre słowo, tak? Wzmocni tego Ale powiedzieliście, że roboty tego typu uczą się. Czyli, jeżeli robot y, będzie y, siedział za długo obok pesymistycznie nastawionej do życia osoby, czy też sam nie popadnie albo nie zacznie wykazywać oznak depresji i nie zacznie Boże. marudzić jak on? Prawda? Teoretycznie. Nie, nie, chyba nie widzę takiego zagrożenia. Wiecie, żaden człowiek nie jest w stanie wytrzymać opieki na przykład nad osobą z demencją, prawda? I no jest to, powiem tak, bardzo trudne. I wiele tych osób również jakby popada w depresję z tego tytułu. No A tu mamy jednak robota humanoidalnego, który może odpowiadać po 100 razy na to samo pytanie, za każdym razem inaczej. Jest tym kontaktem, tak? jest... Do, no, Czyli chodzi to o to żeby nigdy nie zapomni o lekach. Że człowieka nie da się tak o. zaprogramować, żeby nie nauczył się marudzenia, a Robertowi można postawić pewną granicę. Tak, więc ja bym y, patrzyła na to y, bez lęku, mhm. na to, co nas czeka. Kiedyś radio i telewizja nas przerażały. Ja dzisiaj myślę, że po prostu trzeba się przyglądać tej sztucznej inteligencji. I to, co powiedział zresztą dr Hanson, że... Sztuczna inteligencja, roboty humanoidalne są jak dzieci. To znaczy, zależnie od tego, kto je tworzy, kto z nimi pracuje na co dzień i czego są uczone, takie potem będą w przyszłości. No dobrze, Tomek, to w takim razie powiedz, odbijając się od tego, o czym przed chwilą powiedziała Martyna. Czy Sofia, inaczej, czy to programista, który siedzi, pan John, decyduje o tym, czego Sofia się nauczy, czy też Sofia sama decyduje o tym, czego nauczyć się chce? Wiecie co, teraz będę panem marudą i trochę zepsuję zabawę? No. E, bo e, sztuczna inteligencja, w którą wyposażona jest Sofia, się nie uczy. Tak? To znaczy, z różnych porcji informacji, zresztą na materiale filmowym to jest bardzo fajnie pokazane, ona wybiera sobie, jak je połączyć i używa tego, co już ma wprowadzone do bazy danych. I tak samo program działa w ten sposób, że sprowadza te wszystkie wyrazy twarzy do kilku tak zwanych intencji czyli co rozmówca chciał wyrazić. Nie chcę tutaj za bardzo komplikować e, sprawy, ale e, roboty na pewno nie są czymś, czego należałoby się bać. Mają no powiedz po prostu, czy czeka nas przyszłość jak z Terminatora, Rozumiem, cała ta rozmowa zbie, zmierza so do tego. Czy maszyny zaczną rządzić światem? Pamiętacie, na, w materiale było pokazane, że Sofia ma wtyczkę niestety, tak? Można ją wyłączyć z prądu. To zresztą wzbudziło kontrowersję w Arabii Saudyjskiej, gdzie dostała obywatelstwo. Czy jak się Sofia wyłącza z prądu, a ona jest obywatelką, to popełnia się morderstwo. Ależ dylemat. To są dylematy. To są dzisiejsze dylematy. Słuchajcie, wzbudza to, jak widzę tak, wasze pojęcie. Ale wiecie jeszcze jedno pytanie to wzbudza. Tak. Tak, mam kolejne, t, na, na, znaczy podszyte lękiem. Ludzie myślą sobie, dobra, wpuścimy do fabryk te roboty i odbiorą nam pracę. I one będą przejmą za nas e, pewne czynności. W związku z tym my zostaniemy z niczym. Jest się czego bać? Słuchajcie, no myślę, że ja bardzo chętnie oddałbym robotom część pracy. Roboty już w tej chwili przejmują część zadań i są do tego zaprojektowane. To, za, to pytanie i ten strach trochę zakłada, że programiści są złymi ludźmi, że to są jakieś złole, którzy wymyślają roboty, które będą teraz chodziły po rynku i będą e, na interwiu zabierały pracę innym ludziom. No I stanie zamiast Sebastiana Olmy w kuchni e, inny Seba, który będzie gotował, tak? Nie, no, chodzi o to, że możemy się podzielać tą pracą powtarzalną, e, nudną, na przykład odtwórczą. Albo niebezpieczną. Na albo niebezpieczną. Na przykład gaszenie pożarów. Tak. Albo w DHL-u na przykład roboty e, przekładają paczki. Taki robot Boston Dynamics na przykład który przekłada bardzo ładnie paczki jednym ramieniem. I oszczędza ile kręgosłupów. Tak. I Martyna, nie, nie spoilerując za dużo, bo proszę Państwa, cały materiał Kobiety na, na Krańcu Świata o Sofii zaraz po dzień dobry, TVN. 11:30. 11 nie przegapcie. Tak, jest, absolutnie. Czy zobaczyłaś tam to, czego się spodziewałaś jadąc tam? Zobaczyłam znacznie więcej. Sofia zaskoczyła mnie w wielu momentach i w ogóle to doświadczenie. Byłam z nią i w Londynie, ja i cała ekipa programu Kobieta na Krańcu Świata. Byliśmy w Hongkongu, tam gdzie ona powstaje. To, co jest niesamowite, i dostaliśmy wielki przywilej bycia z Sofią, nie tylko podczas konferencji, kiedy ona wygłasza różne przemówienia, które częściowo, no, częściowo w większości są jednak napisane. W tym przypadku mieliśmy dostęp do Sofii jeżdżąc z nią taksówką. Poszłyśmy razem do restauracji. Byłyśmy w takich codziennych, życiowych sytuacjach. I ja, y, ponieważ sama doświadczyłam tego, że Sofia ze mną robiła wywiad, to muszę powiedzieć, że było tam y, no, dużo pytań związanych też y, z takim poczuciem humoru, mm -hmm. z, z jakimś takim, taką w ogóle lekkością prowadzenia tej konwersacji, inaczej niż sobie wyobrażałam. Robota. E, robota humanoidalnego. Dziękujemy Jeszcze raz bardzo. Dzięki serdecznej. No, 11.30 ten odcinek programu Kobieta na Krańcu Świata. Oglądajcie cokolwiek teraz myślicie, po prostu zobaczcie, a dopiero potem komentujcie na te komentarze oczywiście. Czasami. Świetna robota. Human robot interactions. Zobaczymy to na filmie. <laughs> Dokładnie. Dzięki serdecznie. Martyna Tomek, do zobaczenia.